Witam Was serdecznie. Nazywam się Łukasz. To jest kanał Wildlife Super Photocam. Moja przygoda z Wildlife zaczęła się tak, że od kilku lat planowałem się spotkać z pewną grupą fotografów, którzy mieszkają tutaj razem ze mną w Irlandii Północnej. Ale to się bardzo przeciągało, bo ja zachorowałem i w sumie od 2018 roku nie chodziłem praktycznie. Więc to się odwlekało. W zeszłym roku, dokładnie rok temu, skontaktował się ze mną Łukasz, fotograf tutejszy, i mówi, czy byśmy gdzieś nie poszli do parku, nie wiem, ptaki postrzelać, czy coś takiego. Ja mu powiedziałem, że no, mogę pójść, tylko ja daleko nie pójdę, bo tutaj z tyłu widzicie, mam wózeczek, poruszam się z wózkiem, no, ale mogę pójść, na tyle już się w miarę dobrze czuję, że mogę pójść z nim na te zdjęcia. No i on się ucieszył i poszliśmy na te zdjęcia. Tą przygodę kontynuujemy już rok czasu. Mam już sporo zdjęć zrobionych, zdążyłem kupić sobie Sigma 150-600, żeby to miało sens. Ja potraktowałem tą przygodę jako rehabilitację, jako powód, żeby ruszyć się z domu, bo ja nie chciałem skończyć w łóżku, wiecie, załamany, a to pomaga mi jednak pochodzić i przełamywać te granice, no bo wildlife jest taką dziedziną, że jednak trzeba pójść do tego parku, lasu. Ja obecnie się staram chodzić tam, gdzie mogę z wózkiem pójść po prostu. Tu będziecie mieli przebitki gdzieś, jak ja z tym wózkiem wyglądam. Idę parkiem ze sprzętem i z moim papa mobile. Może coś się uda pofocić. Niby nie ma za dużo ludzi, więc zobaczymy. Ale kontynuujemy tą przygodę. Ten kanał, postanowiliśmy, że postaramy się to trochę zrobić tak bardziej medialnie, żeby pokazać ludziom niepełnosprawnym z problemami, na przykład z poruszaniem się, że to nie musi nas koniecznie zamknąć w domu. I ten kanał w sumie temu będzie służył, że będziemy starali się rejestrować nasze przygody, nasze wspólne wyjścia, czy tę moją fotografię Wildlife. Postanowiłem to zrobić na osobnym kanale i na osobnym też Instagramie, gdzie Was zapraszam, Wildlife Super Photocam. Jak wiecie, małpa Wildlife Super Photocam, to tam mnie znajdziecie. Ten kanał powstał po to, żeby pokazać ludziom, że nie trzeba się zamykać. Ja, wiecie, 5 lat żyłem tym, że mi lekarze mówią, że to jest przejściowe, że jeszcze 2 miesiące, że tylko do operacji, że wyjdę z tego, że wrócę do normalnego życia, bo chciałem być ogólnie fotografem, kupiłem trochę sprzętu, przygotowałem się, a wyszło na to, że mój stan zamiast się polepszyć, to w sumie się pogorszył. Tak to wzięło i wyszło. I kupę lat w sumie nie używałem sprzętu, ze 4 lata, a ta fotografia przyrody jednak pozwoliła mi wziąć i wrócić do pasji i cieszyć się nią. To mi pomaga się nie załamać i pomaga mi po prostu mieć jakąś tam nadzieję, cel w życiu. To jest taka moja kotwica u góry. To jest też o tyle fajne, że moja żona mnie miała 24 na dobę przez 4 lata. 5 lat w sumie. W sumie to 8, ale 5 lat, kiedy tam, powiedzmy, choroba została zdiagnozowana. A te wyjścia dzięki Łukaszowi, który organizuje czas pode mnie, za co jestem mu bardzo wdzięczny, dziękuję Ci, Łukasz, za to, pozwala, że moja rodzina i moja żona też odpoczywa psychicznie ode mnie, po prostu opiekuje się mną w tym czasie kto inny. No, w tym roku zaakceptowałem, że niestety mam stan, jaki mam, być może lepszy nie będzie i potrzebuję opieki drugiej osoby, żeby coś tam móc zwojować, czy cokolwiek móc zrobić. A dzięki Łukaszowi mogę po prostu połączyć pasję, moja rodzina może ode mnie odpocząć i mogę mieć jakiś tam cel w życiu, więc tak to dobrze wygląda. Dlatego zapraszam wszystkie osoby, co chcą popatrzeć, że można w stanie, w jakim jesteśmy. Nawet synowie wykopali mi stawek w ogrodzie i mam tam ptaki, przylatują ptaki, jak jestem, czuję się zbyt źle, żeby gdziekolwiek iść, to po prostu siedzę w ogrodzie i fotografuję ptaki, które mam tam, tego też dużo będzie zdjęć, czy nagrań z tego mego ogrodu, z tego mego oczka wodnego. Być może to nie jest ekscytujące, że to nie są różne dziwne miejsca, gdzie trzeba daleko wędrować, 3 dni się zasadzać, ale mamy też fajne takie projekty bardziej ambitne, gdzie nie będę mógł wziąć wózka. Ja bez wózka dużego dystansu nie zrobię, ale postaramy się takie wyzwania też realizować i mamy w plan takie wyzwania zrealizować już niebawem. Także chyba przeciągłem, jak to ja mam w zamiarze, to nagranie.
No nic, no, rozgość się na kanale i życzę Ci udanej zabawy. Wszystkie komentarze są mile widziane, nawet krytyka. Z krytyki bardzo dużo można wyciągnąć. Oczywiście prosiłbym o krytykę konstruktywną, a nie czysty hejt, bo to nie ma sensu. To chyba tyle. No, trzymajcie się ciepło.